A teraz czas, drodzy Państwo, na wystąpienia kończące, podsumowujące, wystąpienia organizatorów. I choć nie jesteśmy w tym roku w Sopocie ze względu na pandemię koronawirusa, to jednak połączmy się najpierw właśnie z Sopotem, z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. Panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja wprawdzie z samochodu podróżując po Polsce, bo jako samorządowcy niestety obserwujemy dość dużą niekrasobliwość w podejściu do koronawirusa ze strony rządu. No, na Pomorzu zaczyna nam brakować miejsc w szpitalach, także odczuwamy bardzo mocno ograniczanie nam wpływów dochodowych i no musimy się od czasu do czasu spotykać i próbować przedsięwziąć przeciwko tym środki. Tym niemniej bardzo gratuluję Henryce Bochniarz, pani prezydent, nie na darmo jest nazywana prezydentem nad prezydentami, dlatego że to ona miała to wyczucie, żeby jednak przenieść online tą konferencję. Ja trochę byłem nawet obrażony, ale dziękuję ci bardzo i to za to, że ona się odbyła, że była taka ciekawa. I mam rzeczywiście nadzieję, że się spotkamy za rok w Sopocie, że ten czarny na noc minie, bo wydaje się, że przed nami niestety ciężkie dni i dlatego wszyscy dobrze, że zostajemy online i staramy się jak najmniej poruszać. Tym niemniej zapraszam za rok do Sopotu. Naprawdę jest bardzo miło, choć no w tej chwili trudne czasy przed nami. Jeszcze raz Henryka, bardzo gratuluję ci takiej zapobiegliwości. Dziękuję za zorganizowanie tego połowicznego spotkania. A Państwu wszystkim życzę dużo zdrowia. No i żebyśmy się spotkali nie online, tylko twarzą w twarz za rok. I my również, panie prezydencie, życzymy panu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i oczywiście tęsknimy do Sopotu. I czekamy na ten przyszły rok. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, a teraz głos zabierze pan Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei, który dziś tu przed południem rano był z nami w studiu Forum Nowych Idei w Warszawie, a teraz będziemy łączyć się online. Panie profesorze. Witam serdecznie, dobry wieczór. Łączam przede wszystkim do tych życzeń z Sopotu dla Niki. Ale chciałem powiedzieć, że jeśli udał nam się ten dzisiejszy dzień, a takie mam wrażenie, że się bardzo udał, to także dzięki tym ludziom, którzy słuchają nas, oglądają w internecie, bo bez waszego udziału, niezależnie od tego, że w Forcie mamy ludzi, z którymi się widzimy fizycznie czy w innych miejscach, ale jednak wasza obecność i obserwowanie tego, o czym rozmawiamy i o co się martwimy, i co proponujemy, jest zasadniczą wartością, jak zawsze, Europejskiego Forum Nowych Idei. Rok temu, zapewne Państwo pamiętacie, kończyliśmy forum na podium. Z nami był Michał, młody człowiek, 17-letni, przewodniczący strajku klimatycznego w naszej ojczyźnie. I wygłosił apel o przestrzeganie reguł ochrony środowiska, ochrony klimatu. Ten apel zabrzmiał bardzo mocno. Jak zwykle EFNI wyprzedzało to, co miało nadejść, bo dzisiaj ten sam apel zabrzmiał już niemal dramatycznie i właściwie we wszystkich wystąpieniach. To był taki leitmotiv tego, co się dzisiaj działo. Tak to odbieram, ale równocześnie bardzo ważne jest, żeby taki apel dotarł do rządzących, bo bez tego nie ma tego właściwego efektu Europejskiego Forum Nowych Idei. To nam się udawało poprzednio, a teraz dotarcie do rządzących z tym, o czym tutaj mówiliśmy, jest nadzwyczaj, szczególnie ważne. Proszę Państwa, jeśli w zeszłym roku była taka końcówka, która wyraźnie była oddana młodym, to dzisiaj chciałbym również wrócić do tego, co powiedział jeden z najmłodszych dyskutantów. Zapytał nas wszystkich prywatnie, niezależnie od tego, jakie apele będziemy stosować, czy my musimy mieć wokół siebie tak wiele rzeczy, do których się wprawdzie przyzwyczailiśmy, przywiązaliśmy, ale może nie wszystkie nam są potrzebne. To był dramatyczny apel,
i być może każdy z nas prywatnie może sobie na to pytanie odpowiadać przez następne 365 dni, bo jestem przekonany, że za rok się spotkamy i że spotkamy się fizycznie w Sopocie, bo brakuje nam Monciaka, Grandu, Mola i atmosfery, która temu towarzyszy. Ja bardzo Państwu dziękuję, gratuluję organizatorom. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za rok. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Potwierdzam, tak, nam brakuje przede wszystkim tych interakcji ludzkich, czyli tych nieformalnych rozmów, rozmów w kuluarach, rozmów nocnych marków, rozmów w zatoce dialogu, wszystkiego tego, czym słynie właśnie Europejskie Forum Nowych Idei. A ja przypomnę tylko, szanowni państwo, że Europejskie Forum Nowych Idei odbyło się po raz pierwszy w 2011 roku. Do tej pory spotkaliśmy się 9 razy w Sopocie. Teraz 10 raz spotykamy się online w takiej formie hybrydowej, trochę z Warszawy, trochę z różnych zakątków świata i Polski. Do tej pory, czyli w 9 poprzednich edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei wzięło udział 10 tysięcy uczestników i 1500 panelistów. W tym roku dołączyli kolejni paneliści i panelistki i to jest bardzo ważne. Myślę, że także należy podkreślić i to, że ta rodzina Europejskiego Forum Nowych Idei się rozszerza, a wszystko dzięki pomysłowi na zorganizowanie tej konferencji, którą miała Henryka Bochniarz, znaczy ten pomysł miała Henryka Bochniarz, którą teraz witam bardzo serdecznie, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. I bardzo proszę o podsumowanie i spuentowanie tegorocznej edycji 9,5 Europejskiego Forum Nowych Idei. Jeszcze raz, tym razem już właśnie dobry wieczór, bo ciemno się zrobiło. Nawiązując do tego, co powiedziała Dorota, to ja mogę tylko powiedzieć jej hasło, które stoi za EFNI. Ja mam pomysł, a wy go łapcie. No i teraz się okazało, że ta rodzina tych wszystkich, którzy ten pomysł złapali, którzy spowodowali, że rzeczywiście EFNI stało się jedną z najważniejszych konferencji, nie tylko gospodarczych, bo zawsze mieliśmy ambicje, żeby właśnie wychodzić poza te swoje wąskie ramy gospodarcze, że jest takim sukcesem. I przyznam się, że przy tym 9,5 ja bardzo się tego bałam, bo jednak to, że mieliśmy możliwość właśnie spotykania się razem, dyskutowania od rana do nocy, to był taki wyznacznik właśnie tej jakości EFNI, którą oczywiście no, musieliśmy stracić, ale na pewno nie straciliśmy, bo rzeczywiście słuchałam wszystkich paneli i myślę, że tak jak ja, mieliście Państwo satysfakcję, że jak zwykle poziom tych rozmów, fantastyczne panelistki, paneliści, wystąpienia indywidualne. No już na koniec muszę powiedzieć, że już tych dwóch panów, to już zastanawiałam się, czy to jednak nie za dużo tych grzybów w barszczu, bo każdy z nich mógł przecież być za takie zupełnie oddzielne wydarzenie. I mam nadzieję, że zresztą tak się stanie, kiedy przyjadą do nas w następnych latach. Także to jest wielka satysfakcja, że mimo tego ryzyka, mimo tego, że zdawaliśmy sobie sprawę, że wiele stracimy z tego naszego standardu. Jednak ja mam takie przekonanie, że się udało. I udało się oczywiście dlatego, że zawsze przywiązujemy ogromną wagę do tego, żeby za tymi pracami, dyskusjami, które przedstawiamy, żeby to jednak było oparte o to, co się wcześniej dzieje, zwłaszcza w Lewiatanie. I stąd też, myślę, wielka satysfakcja z zwodowania naszego raportu Impuls dla Polski. Jestem przekonana, że to jest naprawdę coś, co jest dowodem na to, że w kraju jest wiele fantastycznych pomysłów. My jesteśmy tylko jakby jedną z instytucji, która stara się w tych trudnych czasach odpowiadać na trudne pytania, dawać podpowiedzi, ale przecież takich instytucji i ludzi jest dużo więcej, chociażby jak dzisiaj profesor Hausner, który robił recenzję naszego raportu, a którego alerty, które były ogłaszane zaraz po tym, jak wybuchła pandemia, myślę, że też właśnie były dla nas też takim natchnieniem, że trzeba coś konkretnego zrobić. Więc z tego się bardzo cieszę, że
pokazaliśmy, że po prostu tutaj jest kawał dobrej roboty i to nie jest nic przypadkowe. Oczywiście, że podsumowanie tego dnia tak na gorąco jest szalenie trudne. Ja sobie zrobiłam kilka notatek, ale myślę, że na pewno wiele rzeczy pominę i będziemy może wracali jeszcze do takich podsumowań potem w materiałach, które będziemy dyskutować tutaj i drukować w Lewiatanie i pokazywać na naszych stronach. Myślę, że to, co było istotne, to to, że właśnie jeszcze raz pokazaliśmy, że dzisiaj, jeżeli szukamy jakichkolwiek rozwiązań właśnie dla nas, dla przedsiębiorców, dla miejsc pracy, to nie da się ich znaleźć w takich tylko i wyłącznie wąskich ramach. I stąd to podejście EFNI do tego, żeby wychodzić poza swoją bańkę, żeby szukać rozwiązań, szukać dyskusji z ludźmi, z którymi nie zawsze się zgadzamy, ale zawsze warto ich wysłuchać i nóż widelec, coś okaże się, co możemy wykorzystać. Druga rzecz, która myślę, że była taka przemawiająca ze wszystkich właśnie wystąpień, to to, że musimy uciekać od takich wąskich, nacjonalistycznych rozwiązań, egoistycznych, tylko szukać rozwiązań europejskich, globalnych, że COVID pokazał, że nie ma granic. W związku z tym, jeżeli on nie ma granic, to my też musimy szukać rozwiązań, które poza te granice wychodzą. I myślę, że plan odbudowy, o którym było tutaj tyle mowy, on jest wielką szansą dla Polski. Ja myślę, że tak jak dla wielką szansą było to, co się stało na początku lat 90. I kiedy potrafiliśmy wyjść z gospodarki centralnie planowanej i z systemu, tak powiem, autorytarnego do demokracji, do gospodarki rynkowej, teraz mamy wielką szansę zrobić kolejny skok. Kolejny skok, który będzie pokazywał, że mamy społeczeństwo, przedsiębiorców, pracowników, którzy absolutnie są w stanie się w tym nowym świecie znaleźć. Trzeba tylko im po prostu to ułatwić i trzeba też słuchać tych wszystkich ludzi, tak? Bo oni naprawdę mają ciekawe rozwiązania. Myślę, że to, o czym mówił nasz pierwszy duet, czyli Magda Środa i Edwin Bendyk, którzy jakby zakwestionowali wszystkie dogmaty i pokazali, że my musimy się z tym po prostu zderzyć. Trzeba szukać jakby nowego podejścia, nie ciągle wracać do tego, co może było fajne i jakoś się sprawdzało 10 lat temu, teraz się nie sprawdza. I stąd też właśnie rozmowa z filozofami, socjologami. To są właśnie rzeczy, które mogą nam przedsiębiorcom, bo w końcu my organizujemy tę konferencję, pomóc też znaleźć rozwiązania dla nas. Myślę, że to, co jest też istotne, to to, że sporo poświęciliśmy czasu technologiom, tak, które też są oskarżane o to, że są jakby częścią tego kryzysu, ale znowu myślę, że to przekonanie, że to jest tylko narzędzie, jest kwestia, czy my jesteśmy w stanie w sposób świadomy i dobry, odpowiedzialny tych narzędzi używać, że to też jest stanowi dla nas wyzwanie i po prostu nie ma co mieć za dużej pokory w stosunku do właśnie narzędzi, które możemy używać. Więc myślę, że to, jak dużo czasu poświęciliśmy cyfryzacji, też pokazuje, że dzisiaj właśnie wykluczenie cyfrowe jest tym, czym kiedyś może właśnie był analfabetyzm. I jak ja bym miała takie swoje hasło sformułować na dzisiaj, to może mniej CPK, a więcej szybkiego internetu w każdym domu. Bo znowu to, co się stało, pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy mieli rzeczywiście równy dostęp do tych technologii i to na pewno jest w tej chwili niezbędne do zbudowania i mam taką nadzieję, że w tej polityce gospodarczej, która będzie przedstawiana pewnie w przyszłych tygodniach przez nowy rząd, właśnie o tym będzie przede wszystkim mowa. Więc jeżeli miałabym króciutko powiedzieć, co jest istotne w tej chwili, w tych naszych działaniach i na czym my się też będziemy skupiać w najbliższym czasie, to jest przede wszystkim to, że potrzebujemy racjonalności. Politycy niestety ze swoją bardzo krótkookresową wizją za bardzo nam tych racjonalnych działań nie dostarczają, więc właśnie naukowcy, eksperci, ludzie kultury. Ja myślę, że to, o czym mówiła Anna Rotenberg, było szalenie istotne. Ludzie kultury, artyści widzą lepiej, słyszą lepiej,
mają intuicję, której często nam, przeciętnym obywatelom, brakuje. Ja nie wiem, czy ci, którzy byli na pierwszym EFMI, pamiętają to wystąpienie, występ Teatru Witkacego i instalacja Andrzeja Dziuka, kiedy z naszego morza wychodzili uchodźcy. I myśmy 10 lat temu zastanawiali się, jak to w ogóle interpretować, o co tutaj w ogóle chodzi. I okazuje się, że niestety, ale tysiące tych uchodźców właśnie wyszły z morza i teraz my musimy się z tym zderzyć. Artyści to widzieli, a my udawaliśmy, że to nie jest nasz problem. Dalej ciągle uważamy, wielu z nas, że to nie jest nasz problem. I myślę, że to pokazuje tylko, jak trzeba właśnie w takich trudnych czasach doceniać ludzi kultury. Natomiast to, co chciałabym też jeszcze podkreślić, co myślę, że szalenie istotne, to jest kwestia dialogu. Dialogu społecznego, obywatelskiego. I wydaje mi się, że po prostu bez niego nie ma możliwości, żebyśmy wyszli z tych problemów. I ja zdaję sobie sprawę, że wiele z rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, to są pobożne życzenia, tak? Że deklarujemy nasze różne pomysły i chcemy, żeby one były zrealizowane. Ale myślę, że jest wiele też takich, które mają szansę na to, żeby były zrealizowane. A my na pewno będziemy robili wszystko, żeby po pierwsze nasz głos był słyszany, po drugie, żeby jednak te pomysły, do których uda się przekonać partnerów społecznych, przedstawicieli rządu, lokalnej administracji, żeby one po prostu były realizowane. I mogę obiecać jedno, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nas zagłuszył, żeby ktoś powiedział, nie macie prawa, nie macie racji. Po prostu będziemy konsekwentnie i poprzez takie konferencje jak EFNI, przez wszystkie nasze inne działania, raporty, ekspertyzy, wystąpienia medialne, po prostu robili swoje. I do tego też wszystkich Państwa namawiam, ale oprócz tego bardzo proszę, jeżeli mamy się spotkać za rok w Sopocie, tak jak nas już zaprosił Jacek Karnowski, o czym marzymy, bo brakuje nam tego szumu morza, piasku, który się sypał ze wszystkich możliwych miejsc. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, maski, dystans społeczny i po prostu bądźcie zdrowi. A teraz pan prezydent. Dziękuję bardzo. Ja tylko kilka słów w uzupełnieniu, bo właściwie większość została powiedziana. Ja cieszę się z dwóch rzeczy. Najpierw przede wszystkim cieszę się z tego, że EFNI, mimo tego, że takie skomplikowane, online'owe w trudnych czasach, było też E, czyli europejskie, że udało nam się ściągnąć dużo myśli brukselskiej, dużo myśli naszych partnerów, naszych przyjaciół ze Szwecji, Niemiec, Litwy, gości w tym ostatnim rzeczywiście bardzo atakowanym intelektualnie panelu, że udało nam się, mimo tego, że wirus nas izoluje, udało nam się jednak utrzymać wspólnotę. Myśmy przez chwilę, ja nazywałem roboczo to spotkaniem przyjaciół EFNI, bo rzeczywiście to nie było pełnowymiarowe spotkanie, niestety. Pełnowymiarowe będzie, jak wszyscy wierzymy, za rok. Natomiast to było ważnym takim elementem podkreślenia, że jesteśmy i że jesteśmy wspólnotą. Bo tak jak powiedział Fredrik Persson, szef Szwedzkiej Konfederacji Pracodawców, rozwiązań dla COVID-u nie ma w Szwecji, nie ma w Polsce, nie ma w Niemczech. One są europejskie albo ich nie ma wcale. Wtedy jesteśmy w bardzo dużym kłopocie i dlatego musimy współpracować. Dlatego to EFNI jest bardzo ważne i dobrze, że udało się, pomimo tych elektronicznych utrudnień, czasami rwących się łączy, to utrzymać. To jest jeden element. A drugi element to rzeczywiście fakt, że to EFNI, któreśmy tak logistycznie degradowali od pełnego spotkania w Sopocie do małego spotkania w Sopocie, później do Warszawy, teraz tylko do online'u, że ono się udało, że istnieje ta kontynuacja ducha EFNI, że istnieje kontynuacja właśnie tej pracy, o której pani mówiła, tego, że nie możemy czekać. COVID oczywiście jest problemem, musimy się chronić, musimy nosić maski, my też staramy się od siebie w pewnej odległości utrzymywać, ale COVID nie pozwala czekać. Znaczy my nie możemy poczekać do końca COVID-u i dopiero wtedy zacząć planować, jak z niego wyjść. I takie spotkania jak to dzisiejsze, takie raporty jak Impuls dla Polski są ważne, żeby dzisiaj ta praca trwała. W maskach, przez internet, ale trwała. Bo w przeciwnym wypadku z jednej strony to zagrożenie nas rozjedzie, a z drugiej strony ta szansa, o której też tutaj pani prezydent wspominała, nam ucieknie. Więc cieszę się, że te prace się udały, że one miały miejsce i tak jak Impuls dla Polski, ten raport będzie kontynuowany, tak pewnie wiele tematów będziemy jako Konfederacja Lewiatan dalej omawiać. A udało się to wszystko dzięki ekipom, więc chciałbym kończąc bardzo serdecznie podziękować wszystkim ekipom zaangażowanym tutaj z Lewiatana, naszym współpracownikom, zewnętrznym firmom,
w szczególności pani Dorocie Warakomskiej, która bohatersko prowadziła te zrywające się momentami panele i bohatersko uzupełniała przerwy, w których odnawiano połączenie wideo z panelistami. Naprawdę bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję, bo to dzięki waszej ogromnej determinacji, was wszystkich, nie będę tutaj wymieniał z imienia i nazwiska pozostałych, ale ta praca europejska i ta praca trwająca pomimo pandemii się udała i te owoce tej pracy udało się dzisiaj państwu, wszystkim widzom przekazać. I to, co mogę obiecać, to rzeczywiście absolutnie nie przerywamy. Trzymamy dystans, ale równocześnie trzymamy absolutne zaangażowanie do tego, żeby rozwiązania dla tej lepszej Polski, lepszej Europy cały czas z Konfederacją Lewiatan i przyjaciółmi wypracować. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku, tak jak nam powiedział pan prezydent Sopotu w Sopocie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.